Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj w nocy pojawił się trailer do Mandalorianina trzeciego sezonu, więc po prostu sobie zrobimy jego reakcję. Nie ma co więcej mówić, po prostu reakcja, trailer i tyle. Tak jak ostatnio mieliśmy do Ant-Mana, tak teraz mamy do Mandalorianina. Dobra, bierzemy się do roboty. Są napisy, może? Jakie mogą być po angielsku? Being a Mandalorian is not just learning about how to fight. You also have to know how to navigate the galaxy. That way, you'll never be lost. I'm going to Mandalore. So that I may be forgiven for my transgressions. Jesus, Mandalore. May the force be with you! This is the way. This is the way. There's something dangerous happening out there. And by the time it becomes big enough for you to act, it'll be too late. Hang on, kid. O! This is the way. Dobrze! Dobrze, Grogu. Dobra, no to jest dobrze. Jest dobrze, widzowie ogólnie. Dobra, przyjrzymy sobie jeszcze go jakoś. No tutaj mamy co? Mamy tu trochę Mandalorian. Okej, wszystko wskazuje na to, że mam pokazane jakaś wojna się szykuje. Bardzo dobrze, będzie co oglądać na pewno. I dobra, i tutaj planeta. No czy to jest Mandalorian? No ja właśnie nie wiem, nie rozumiem tego, ale wychodzi na to, że tak. I wygląda ona całkiem spoko, całkiem ładnie się prezentuje, nie powiem, że nie. Słuchajcie, gdzie był ten... O! Bo to... Nie, ta planeta wygląda całkiem ładnie. Całkiem to dobrze wygląda. Jeżeli tu faktycznie jest Mandalora, to jest okej. Okay. Zresztą w sobie jest to sensowne, żeby Mandalora się właśnie pojawiła, nie? Sam tu jeszcze mamy... Nie, tutaj nie to. O co mi trzeba tu szukać? Dobra, tutaj coś. No, jakieś fajerwerki. Dobra, mnie... Czy to jest Coruscant? Ej, ale słyszałem coś, właśnie słyszałem coś, że ma być Coruscant podobno. Właśnie w tym, właśnie w trzecim sezonie. There's something dangerous happening. Dobra, czyli coś się dzieje, czyli okej. Okay. Jakaś tutaj wojenka się szykuje. Dobra, to mnie interesuje. Jedi. Czy pytanie, bo to wygląda trochę tak. Tak patrzę, to trochę wygląda jak jakaś retrospekcja, szczerze mówiąc. I ja nie wiem, czy to jest aktualne. Zresztą w sumie do Jedi nie ma na Coruscant, przecież Akademia Luke'a Skywalker jest w zupełnie innym miejscu. O ile w ogóle ta Akademia wtedy istnieje, bo już niedokładnie pamiętam. Więc to chyba jest jakaś retrospekcja, mi się wydaje. Tylko z czego to? Strzelam, że pewnie Oscar 66, bo coś to jakieś włamywanie. Albo w ogóle jeszcze dalej, bo może być na przykład to z jakiejś tam z tej wojny z Mandalorianami, która kiedyś była... Ale czy ona jest kanoniczna? Właśnie nie wiem teraz, szczerze mówiąc, czy ona jest kanoniczna, czy nie. Ale dobra, to wygląda ogólnie jakąś retrospekcję. Co chyba raczej jest jakaś... Tak mi się wydaje, że to jest retrospekcja. Może się okazać zupełnie inaczej. Ale no, raczej na Coruscant wtedy Jedi nie przebywali. No bo jeszcze wtedy Luke, no co by Luke, Ahsoka... Jeszcze Akademii Luke'a nie było na pewno. Przecież za wcześnie chyba. No tutaj jakieś pościgi, dobra. Ale mnie też jeszcze zaskoczył moment. Okej, okay, tutaj dobra, tu mamy jakąś bitwę. To będzie spoko. Musi się nawalać Mandalorianie, będzie co? Mi chodzi o to. This is the way. Boom! Grogu już zaczyna władać mocą. No pamiętam, nie obejrzałem jeszcze księgi Boby Fetta, pamiętam, że było szkolenie Grogu i no, jak sami widzicie na załączonym obrazku, Grogu już używa mocy, także
Także jest dobrze też, jeżeli chodzi o Grogu. No i dobra, trailer bardzo dobry, zapowiada się świetnie, muszę nadrobić Mandaloriana. I cóż, no zapowiada się świetnie po prostu. Więc tak, no była to reakcja i omówienie tak jak zwykle, ale będzie też analiza, tak jak w przypadku Ant-Mana. Wieczorem się zbieramy z chłopakami, z powiedzmy ekspertami. Razem sobie trochę więcej pogadamy, przeanalizujemy ten trailer, także myślę, że jutro się ta analiza pojawi. No i to będzie już na tyle w tym odcinku, także jeżeli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa, pa.